Dzień dobry Państwu, nazywam się Eliza Michalik, jestem dziennikarką i w ramach projektu Fundacji NNO promującego odpowiedzialność społeczną zaprosiłam dziś do rozmowy panią profesor Ewę Łętowską, znakomitą, jak Państwo wiedzą, prawniczkę i pierwszą rzecznik praw obywatelskich, pierwszego rzecznika praw obywatelskich. A to wszystko jedno. Dzień dobry, Pani Profesor. Dzień dobry, Pani, dzień dobry Państwu. Pani profesor, chcę dziś porozmawiać o temacie, który moim zdaniem jest bardzo ważny, mianowicie o regułach i zasadach społecznych, bo mam takie wrażenie, że wielu ludzi dziś uważa, że one są niepotrzebne, krępujące. Po co one właściwie są? Bo wydaje się, że bez nich żyje się przyjemniej. Oczywiście żyje się przyjemniej temu, kto jest silniejszy, kto łokciami się rozepchnie pierwszy, kto pierwszy się ustawi w jakiejkolwiek kolejce. Wszelkie zasady i reguły, w ogóle wszelkie normy tego typu porządkujące życie społeczne, czy to są normy prawne, czy to są normy moralne, czy to są wreszcie zasady dobrego wychowania, bo to wszystko, to jest cały ten świat reguł. One są wymyślone po to, żeby się żyło w społeczeństwie łatwiej, żeby sobie wzajemnie nie, nie przeszkadzać i żeby nie ranić innych. No mniej więcej to taka jest ich główna, główna cecha i główna funkcja. Jest ciekawe, bo myślę sobie o ludziach, z którymi rozmawiam, o znajomych, ale też o dziennikarzach, i większość postrzega reguły jako obciążające, różne procedury, różne wymogi, jako utrudniające życie, a one tak naprawdę nam służą. Nie bo to zależy. No. Ka każde zjawisko społeczne ma swoją jasną i ciemną stronę. No więc oczywiście, że w świecie przeregulowanym żyć się nie da. Tym bardziej, że również i zasady, i reguły. Niezależnie znowu od tego, jakie są. One mogą być używane w tym celu, o którym powiedziałam, to po co zostały wymyślone, żeby się łatwiej żyło, ale mogą być też równie dobrze użyte po to, aby w ręku silniejszego stały się opresją, stały się mieczem, stały się batem na tych, którzy ma się pod swoją kontrolą przy pomocy tych reguł i zasad. Weźmy przykład taki, to w swoim czasie u nas było, zorganizowanie legalnego strajku. Jeżeli jest obwarowane pewnymi regułami czy zasadami, to jest dobrze, dlatego że no, nie można zaskakiwać i publiczności, i pracodawcy, Strajk, ale jeżeli się ustawi te poprzeczki, te bariery bardzo gęsto i bardzo wysoko, to nigdy w życiu nie dojdzie się do możliwości zorganizowania legalnego strajku. Przeregulowanie. Przeregulowanie jest po to, żeby zniechęcić człowieka do tego rodzaju działalności. Czyli jeżeli chce pani rozmawiać o zasadach i regułach, to ja się wobec tego zapytam i odrzucę pa pa piłeczkę. Czy wobec tego rozmawiać o tym, jakie one mają działanie dobroczynne? Dobrze użyte i proporcjonalnie, czy też mo, mo, jakie mogą nieść zagrożenia wtedy, jeżeli znajdą się w ręku silniejszego, niekontrolowanego? Ja, ja bym powiedziała, że jedno i drugie. To wobec tego już po prostu, że trzeba uważać, ci, którzy powołują się na reguły i zasady, i ci, którzy je tworzą, i ci, którzy je egzekwują, muszą je egzekwować zgodnie z funkcją, jaka jest im przeznaczona, i proporcjonalnie, dlatego że jeżeli wo wobec tego puszczą sobie tutaj wodę, to narzędzie porządkujące zmienią w swoje przeciwieństwo, i wtedy to będzie opresja. Znowu przykład. Jeżeli mamy czerwone światła i one regulują ruch, no to należy stać, dlatego że wtedy jest bezpieczniej. Ale jeżeli ja mam puściuteńką ulicę, nic nie jedzie, to niech ten pierwszy rzuci kamieniem, bo ja też. Oczywiście, że przejdę przez to. O, o, jak, czego przykład ja daję? Przykład proporcjonalnego użycia, przykład proporcjonalnego podporządkowania się. Oczywiście można powiedzieć, no dobrze, ale to pani świeci złym przykładem, bo pani chodzi przy czerwonym świetle. Może trochę tak, ale. Y y y y reguły i zasady to nie jest zabawa w te gry i zasady to nie jest gra zero-jedynkowa, to jest pewne kontinuum i w, trzeba pamiętać o tym, że każdy typ zasad i reguł ma pewne właściwe dla niego ramy. Jeżeli jest użycie nieproporcjonalne, to wtedy jest fatalne. Zresztą my jesteśmy mm -hmm. tego świadkami w tej chwili, dlatego że, na przykład, to co nam w tej chwili mówimy na jesieni 2021 roku, my mamy sytuację taką, w której my mamy prawo, które może być bardzo rygorystyczne dla swoich i słabych. I tych, którzy są słabi, bo wtedy jest rygorystycznie egzekwowane wobec słabych i w korzyść swoich może być wykorzystywane dla zyskania jakiegoś uprzywilejowania. I które jest słabiutkie wobec silnych. No niech ktoś spróbuje zwrócić uwagę, że nie nosi w sklepie maski tak zwanemu karkowi. No. Ja nie zwrócę. No, ja mogę tylko patrzeć groźnie, ale on się tym specjalnie nie przejmie. A co się dzieje, pani profesor, z takim państwem, z taką społecznością, gdzie właśnie tak się dzieje, że jednych obowiązują zasady, a drugich nie, czyli nie ma tej równości wobec prawa. I to nie jest nawet kwestia równości wobec prawa. To jest kwestia dysfunkcji prawa, bo ona się może w różnych sposób objawiać. I to jest. Ja zresztą w takim państwie żyłam wiele lat, bo ja jestem osoba niegdysiejsza, to znaczy zaczynająca jeszcze karierę zawodową, świadome życie społeczne jeszcze w Polsce Ludowej i w odniesieniu do sytuacji, która właśnie dotyczy zasad, na przykład konstytucyjnych i reguł prawa, no to właśnie był ten szkopuł w Polsce Ludowej, że uważano i słusznie że mamy na przykład konstytucję, która jest pełna pięknych zasad deklarowanych w Konstytucji. No ochrona tam, bo ja wiem, prywatności, ale z, znowu przecież jest taka pieśń znowu o Związku Radzieckim, że tam, gdzie tak wolno dyszyć człowiek. No wolno to on może tak swobodnie, to on tak specjalnie tam nie oddychał, ale deklarowane było, że jest swobodnie. Otóż w takim państwie mamy do czynienia z dwoistością. Co innego jest deklarowane w zasadach, a co innego dzieje się w życiu. I ma to nawet swoją nazwę w socjologii. Doppelstadt, podwójne państwo, państwo podwójnych standardów. Co innego w deklaracji, co innego w rzeczywistości. Tego rodzaju sytuacja jest niesłychanie demoralizująca. Dlatego, że po pierwsze, ona powiada, no ja to nic nie mogę, ale gdybym miał kontakty, stosunki, gdybym tam należał do jakiejś grupy, partii czy czegoś takiego, to by dopiero było mi dobrze. I to jest prawda. Czy tak? częściowo. I dlatego na przykład jeżeli ponieważ my w tej chwili jeżeli chodzi o nasz kraj my jesteśmy w tej chwili ludzie pytają Polska jest y, państwem prawa, że państwem państwem zasad. Ja powiadam bywa bo jest napisane w Konstytucji, jest demokratycznym państwem prawa, ale to jest deklaracja. Natomiast rzeczywistość społeczna prowadzi nas w tej chwili cokolwiek w innym kierunku nie w kierunku umacniania i zakotwiczania lepszego w praktyce społecznej zasad państwa prawa poprzez konkretne reguły. Które są jeszcze przestrzegane dokładnie w życiu. Natomiast nas droga prowadzi w innym kierunku. Właśnie, a co jest na końcu tej drogi? Tak, idziemy po tej drodze, idziemy, i jak już dojdziemy do końca. Do tej, po tej złej drodze? Tak, tej atrofii, rozpadu, to co tam będzie? Co nas tam czeka? Demoralizacja społeczna, to znaczy no, ludzie co in, inaczej. Albo się czasami wycofują na, emigrac na emigrację wewnętrzną, lekceważą prawo, nie, nie mają kompletnie zaufania do państwa i jego organów, co powoduje dysfunkcję tych organów, dlatego że żadne państwo nie może funkcjonować bez zaufania społecznego i opierać się wyłącznie na sile i egzekucji. No, nie postawi się przy każdym, no, ja wiem, straganie z warzywami, nie postawi się policjanta, no, mówiąc obrazowo, ale to jest, jeżeli chodzi o o Sytuację społeczną, to jest ta droga. I to jest kompletna dwoistość. No, z mojego punktu widzenia, jestem prawnikiem. No, prawo zaczyna być no, trochę jak w, y, y, prawo, czyli nigdzie. Czyli, czyli... będzie rzeczywistość, jak w horror, nie w horrorach, tylko w westernach, sama Pekin Pacha, że jest taka tak. dzika banda, która terroryzuje tak. miasteczko, a mieszkańcy się bronią jak potrafią, tak? No to tak. To Organizują jest... ruch oporu. Jeżeli organizują, Jeżeli organizują. proszę przypomnieć, jak mówimy o westernach, przypomnijmy sobie w samo południe. Gary Cooper był samotny, chciał zorganizować, tylko wszyscy mieli inne sprawy do załatwienia. To są bardzo ważne sprawy. Jedni się bali, inni mieli ważne jakieś inne zajęcia, został sam. Tylko, że życie to nie jest western, w związku z tym na tego jednego, jednego Gary Coopera to nie można stawiać wszystkich. Ale to jest, do, to jest dobra analogia, bo widzę, że teraz też ludzie mają różne sprawy, i, i znowu się odwołam do rozmów. Często słyszę, jak ludzie mówią: No, ale to mnie nie dotyczy, ja nie będę się w to angażować, wiesz, tu dziecko do przedszkola, tu jakaś robota, no, ja nie mam czasu. Na... Ja, muszę powiedzieć, ja muszę powiedzieć: to jest na przykład problem dla ludzi takich jak ja, którzy zaczynają odczuwać dyskomfort czy zmęczenie związane z wiekiem. Na przykład to znaczy, czy ja się mam wycofać? Nie. Ja muszę znaleźć tę niszę, w której ja jeszcze jestem pożyteczna, mogę coś zrobić i bez, no jakby powiedzieć, narzucania swojego zdania innym, ale mogę być wykorzystana w jakimś celu. I chyba każdy człowiek, nawet taki, który jest i bardzo zajęty, powinien sobie jakoś tak założyć, że tyle, ile może poświęcić czasu na pielęgnowanie. Interakcji z innymi, bo to tworzy społeczeństwo. Obojętne, czy ono jest zbudowane na idei, obojętne, czy ono jest zbudowane na poczuciu no, altruizmu, to jest obojętne. Ale proszę zwrócić uwagę: my w tej chwili mamy ogromny problem z kryzysem yy, humanitarnym na granicy wschodniej. Proszę zwrócić uwagę, państwo stanowiące reguły bo zasady to są, Pani ustanowiło regułę, wprowadziło stan wyjątkowy. Wprowadziło go niby legalnie, ale w przekonaniu wielu, ja do nich też należę, nie w sytuacji, w której to powinno było nastąpić. Ponieważ jest problemem właśnie zaufania między władzą i społeczeństwem to, jeżeli władza wprowadza jakieś rozwiązania w innym celu niż głosi, że wprowadza. Stan wyjątkowy powinien być wprowadzony po to, żeby zapobiec no, jakimś ja nie wiem, no, zamieszkom czy wypaczeniom w życiu społecznym, a tu stan wyjątkowy został wprowadzony po to, aby ukrócić przejrzystość władzy, Tylko... aby wyeliminować obserwatorów. I co się stało? Ciągle przecież w tej chwili mamy te media, te, te najrozmaicze, te, w których my w tej chwili uczestniczymy. One y, przekazują przekazy, wolontariuszy. Okazuje się, że społeczeństwo miejscowe jakoś się poorganizowało i to się widzi. I to jest krzepiące, bo znów, jeżeli się odwołam do własnych doświadczeń, na przykład moim problemem, jak ja była, zostałam rzecznikiem praw obywatelskich, było to, że ludzie kompletnie u nas nie rozumieli, na czym polega społeczeństwo obywatelskie. Ono nie polega na bezustannym zaangażowaniu wszystkich we wszystko. Tylko na tym, że jeżeli jesteś w jakimś miejscu, gdzie jesteś potrzebny i możesz, to to robisz. To robisz. Mhm. I to jest ta gmina Michałów na przykład, która na yy, ścianie wschodniej. Yy, ja byłam naprawdę zbudowana. Przecież oni nie, nie świadczą więcej niż im się da świadczyć. Ale świadczą. Pani profesor, ale... Jak ludzie, którzy grają według reguł, mają wygrać z ludźmi, którzy nie grają według reguł? Czyli ustalamy jakieś zasady gry, no bo rozumiem, że tym jest państwo demokratyczne, tym też może być firma i stosunki międzyludzkie. Umawiamy się na coś, a potem pani wywraca stolik i mówi, że nie. I co ja mam pani zrobić, jeśli ja nadal chcę grać yy, według reguł, a może nie grać według reguł z takimi ludźmi? Nie, moim, zda moim zdaniem jest. jest i ja nie wiem, czy akurat te, jakby powiedzieć, przeze mnie wypowiedziane, jakby powiedzieć, reguły postępowania, one są skuteczne, ale mogę tylko powiedzieć, jak ja sama uważam, jak to powinno być. Po pierwsze, pierwsza rzecz jest taka, jeżeli ktoś łamie reguły gry, jemu trzeba głośno. Tak, żeby otoczenie słyszało powiedzieć, łamiesz reguły gry. Nie usprawiedliwiać, nie zamykać oczu, nie wymyślać, spokojnie powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że może wtedy zdarzy się tak, że ci w naszym otoczeniu, którzy na to patrzą, a którzy się jeszcze nie połapali, że coś jest nie w porządku. To jest jak szaty cesarza. Cesarz jest nagi. To trzeba głośno powiedzieć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ludzie doskonale wiedzą, że reguły, jak są stanowione, one mają, jak wspomniałam, no one są pewną też niedogodnością. Ja się muszę dostosować, no muszę stanąć i jednak, jak ruch jest uliczny, poczekać na tym czerwonym świetle. Otóż y, 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 trzeba zapytać znawców mechanizmów społecznych. Takimi znawcami są i socjologowie. I prawnicy, niektórzy nie ci, którzy mówią, jaka jest reguła, no bo to my wiemy no reguły chcą wobec, po prostu... tylko powiedzieć, jaka jest funkcja tej reguły, bo może się wtedy okazać, że reguła, na którą się powołują, ona jest sprzeczna, na przykład z zasadą konstytucyjną. Ja przed chwilą pani powiedziałam, wprowadzono stan wyjątkowy, no wprowadzono należy się podporządkować, ale Ekspert zdawca powiada, coś z tym stanem wyjątkowym jest nie w porządku, coś tu podszwindlowano. Wtedy, w, takim, w takiej sytuacji, ten kto słyszy o nieporządku w stanowieniu reguł, od razu inaczej podchodzi do tego marginesu swobody, w której on sam ma jakieś pole manewru, bo wtedy widzi, że to nie jest jego rebelia czy jakaś taka no, chęć no, liberum veto wobec tego wszystkiego, co się dzieje, tylko widać jego uczucie, że jest coś nie w porządku, ma pokrycie. W opinii eksperta. No, no dobrze, ale pani profesor, my mówimy, w małe pytamy zaraz. ekspertów, a ktoś mówi, to jest pani opinia. Przy ciasteczkach Proszę i kawie dalej. ja mam inną. Opinię. Nasze życie jest i dyskurs społeczny, który prowadzimy, jest złożony z wojny na interpretację, na opinię. Na opinię. Mhm. Tyle tylko, że ja pozwolę sobie zauważyć, że moja opinia na temat funkcjonowania prawa jest cokolwiek bardziej miarodajna niż opinia, powiedzmy, polityka piątej rangi, który powiedzmy w swoim interesie i bardzo w zaangażowany sposób będzie mi wywodził, jak funkcjonuje konstytucja. Chyba, bardzo, że on, on przekona ludzi, że jest inaczej i przekona, nie, że jego opinia jest warta tyle samo. To, proszę pani, to nie. nie wojna na opinię sprowadza się do tego, że te opinie kursują, i teraz te opinie mogą albo kogoś przekonać, albo nie. Kiedy, jeżeli Galileusz został, opinia publiczna mówiła, że co się kręci wokół czego? No, a Galileusz na końcu powiedział: a jednak się obraca. A jednak się kręci. A jednak tak. się obraca, bo jest ist, na przykład dla mnie jest istotne, czy mój pogląd, moja opinia znajduje pokrycie, znajduje poparcie tych, których sama uważam za autorytety z różnych względów. Wtedy wiem, że ja się nie pomyliłam, weryfikuję swoją opinię. Natomiast jeżeli, mi, jeżeli polityk kierując się Prywatą, kierując się populistycznym dążeniem, przekona tłum. Ja tłumu nie przekonam, mój głos cichutki. Czyli musi być jakaś mądrość też tego tłumu musi społeczności, być, żeby odróżnić. Trzeba odróżniać, i to jest ciężka praca. Dlatego, że na przykład y znów ja uczestniczę w wielu dyskursach, ale nie jestem całkiem pewna, czy akurat moje przekonanie y dotarło do kogokolwiek. Jeżeli ta większość będzie chciała inaczej, no to wtedy w takim wypadku, ja powiadam, ja już tutaj nie mam do żadnego wyjścia sytuacji. To przerwałam, pani profesor, bo mówiła pani, co można zrobić, że najpierw trzeba głośno mówić, potem zapytać ekspertów i czy coś A jeszcze? Potem zastanowić się, czy, czy mam środki, mam gwarancje, które leżą w moim y, zasięgu działania. Proszę zwrócić uwagę, my jesteśmy w tej chwili y, w, w ogniu y, takiego bardzo energicznego sporu o wymiar sprawiedliwości. Władza nam ciągle powiada, sędziowie są rebelianscy, nie chcą się władzy podporządkować. W, 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 w każdym kraju unijnym zasady organizacji wymiaru sprawiedliwości to jest problem wewnętrzny. To o co tutaj chodzi z tymi wymaganiami międzynarodowymi? Ja na to odpowiadam. To nie chodzi o organizację, to chodzi o cechy, które ma mieć... Sędzia i sąd, aby był uznawany międzynarodowo. W związku z tym, co można teraz dalej zrobić? Przecież my jesteśmy teraz w systemie, który jest multycentryczny, to znaczy nasze zasady w pewnych zakresach układają się jak koncentryczne koła albo koła zachodzące na siebie. Człowiek, który jest dotknięty przez arbitralną decyzję. Polskich władz, obojętne czy to jest ustawa, czy to jest rozstrzygnięcie sądowe, czy to jest jakieś administracyjne działanie. Jeżeli uważa, że jednocześnie zostały naruszone prawa człowieka objęte Europejską Konwencją o Ochronie Podstawowych Wolności i Praw, może pójść do Strasburga. To jest droga przez mękę, bo to trwa. Też trzeba wiedzieć, to w, w, w jakich sprawach można pójść. ekspert tutaj się przyda. Więc jeżeli pani teraz pyta o remedia, te remedia istnieją. Istnieją y, między innymi na płaszczyźnie krajowej, istnieją na płaszczyźnie międzynarodowej. Dlatego, że proszę zwrócić Tylko uwagę. Tylko długo trwają, a siła Potwornie. działa szybko. Potwornie. Siła działa szybko. Gilotyna też. Utnie i koniec. Gilotyna ścina łeb. Znów, ale... I demokracja jest wrednym ustrojem, dlatego że gdyby tak było, żebyśmy mogli wybierać ustroje, to niektórzy mówią, że idealnym ustrojem, nieistniejącym nigdzie, jest ustrój monarchii, gdzie król jest filozofem oświeconym i inspirowany dobrem swoich poddanych, czyni wyłącznie dobro, się. Już taki się. Ale, Ale rzadko. też nie, zresztą, no też mój nie Boże, w tym czasie niewolnicy byli w Rzymie. Natomiast, natomiast i to było społeczeństwo klasowo, głęboko jeszcze, niezależnie już od niewolnictwa, zróżnicowane. Ale jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia, demokracja dlaczego jest wredna? Dlatego, że demokracja działa dobrze tam, gdzie są demokraci. Jeżeli demokratów z jakichkolwiek przyczyn nie ma, to wtedy demokratyczny jest motło, ciemna siła inspirowana wszystkim, tylko niedobrem wspólnym. I to jest problem. W, w kraju, w którym demokracja jest młoda, źle zakorzeniona, utażsamiana tylko z większością czysto statystyczną, a nie biorąca pod uwagę. Że dojrzała demokracja wymaga zabezpieczenia, zagwarantowania pewnego poziomu poszanowania interesów mniejszości, i jakiekolwiek by one nie były, jakiekolwiek, no to wtedy my mamy ustrój głęboko opresyjny. Tylko, że na to nie ma żadnej rady. Wszystkie zasady, wszystkie reguły to są konstrukty naszego umysłu i naszego, naszego intelektu. One są wydolne o tyle, o ile. Wydolne jest społeczeństwo, które jest w stanie zapewnić ich funkcjonowanie. Coś mi mówi pani profesor, że mm. ludzie nieprzestrzegający reguł ominą system i wygrają, bo. Są to, jest wygrana, to jest wygrana w pewnej mierze pozorna. To jest wygrana, bo to ja znowu się odwołam do dłużej klasztora niż przeora. Tyle na to się nic nie poradzi. Nie, nie przeszczepi, zresztą historia nas uczy. W Iranie w swoim czasie szachperski demo, chciał demokratyzować Iran. No, wyszło mu nieszczególnie. E, historia porażek tego typu, no, to historia nas uczy, tylko że za każdym razem próbujemy, bo mamy nadzieję, że nasze decyzje jednostkowe na poszczególnych, w poszczególnych momentach okażą się decyzjami szczęśliwymi, jeżeli chodzi o wybór. Natomiast ja, Unia Europejska, której jesteśmy członkami, ona ma zasadę, która nie jest specjalnie sexy. Dlatego, że to jest, no bo to się mówi, to jest wspólnota wartości, ale to jest przede wszystkim wspólnota Zasad państwa prawa. Ja prawdopodobnie, dlatego że sama jestem prawnikiem, jestem bardzo do tej zasady przywiązana. Jeżeli nie szanujesz reguł, które sam wziąłeś na siebie, jeżeli nie szanujesz zestawu y, zasad postępowania, które, wypad wy, które są konieczne do uruchomienia w czasie konfliktu, i później mówisz wtorek i unieważniasz grę, no to, przepraszam bardzo, tej zabawy nie ma. W związku z tym i to nie jest wtedy ani uczciwa zabawa, ani to nie jest przestrzeganie reguł gry. A jak się potem sprząta, pani profesor? Jak się sprząta po takich ludziach, którzy już nie wiem zrobili ja chaos? Chodzimy na te zgliszcze. Ja sprzątałam tylko raz. Uczestniczyłam, znaczy nie sprzątałam, uczestniczyłam w wielkim sprzątaniu po 1988 roku. Wtedy byłam rzecznikiem praw obywatelskich i brałam udział w wielkim sprzątaniu po PRL-u. Tyle tylko, że wówczas był, było coś w rodzaju może trochę naiwnego przekonania, że to z czym, mamy, z czym się żegnamy jest niedobre i że trzeba posprzątać. Pani zadaje mi to pytanie w momencie, kiedy jeszcze nie przyszedł czas sprzątania. Nikt nie chce sprzątać. Po pierwsze, nie wiadomo, jak duże są te, te kupy śmieci, których trzeba będzie, które trzeba będzie sprzątać. Po drugie, w jakim momencie, na jakim poziomie to nastąpi. I wreszcie, czy to nastąpi tak, że po prostu następuje zmiana warty, czy też to nastąpi wówczas, albo w jakiś gwałtowny sposób. Wtedy, kiedy poszczególne grupy tak, będą tak między, sobą, tak między sobą nastawione, tak wrogo, że żadne wspólne działanie nie będzie możliwe. Wtedy w różny sposób się sprząta po rewolucji. A jak, nie wiem, ja tego nie dożyję, zresztą spokoju. A jak w życiu społecznym karać za łamanie reguł? Na przykład polityków i czy ich karać? No bo są dwie szkoły. Jedni mówią wybaczyć, już nie podburzać tych nastrojów społecznych, bo karanie polityków podburzy ich zwolenników, a drudzy mówią bezwzględnie zero tolerancji. A to zależy za co? Dlatego, że jeżeli, y, karzem, jeżeli mówimy o niepowodzeniu projektu politycznego, to za samo niepowodzenie projektu politycznego karać moim zdaniem nie trzeba. Natomiast za złamanie y, y, ważnych. Właśnie się zastanawiam, czy powiedzieć zasad, czy zasad, jednak powiem. Za złamanie ważnych zasad wtedy rozliczać trzeba, bo inaczej to rozzuchwala. Przykład. Jeżeli w świadomy sposób ołamie się prawo międzynarodowe. Powołując się na prawo wewnętrzne ustanowione no z racji tego, że większość parlamentarna to przegłosowała, za to odpowiedzialność powinna istnieć. Zresztą obserwujmy świat. To tak zwane rozliczanie jest i połowiczne, i nie zawsze możliwe. Trochę zależy od tego, kto następuje po tych, których chcemy rozliczać. Zresztą mnie się wydaje znów, tylko nie wiem, bo my w tej chwili mówimy abstrakcyjnie. Abstrakcyjnie najbardziej kusząca idea jest taka, pozyskajmy tych, których pozyskać się jeszcze da. I którzy nie popełnili przestępstw. A reszcie machnijmy na to ręką. Tylko wyobrażam sobie, że to demoralizujące dla ludzi, którzy na to patrzą, bo ludzie myślą, a, czyli ja w przyszłości też mogę... Tak, to. A, złamać jest... prawo i ujdzie mi na sucho, jeśli to jestem znaczy, To zależy, tak? zależy w jaki sposób to prawo zostało złamane. To bardzo od tego zależy. A takie niepublikowanie wyroków. Proszę pani, to jest delikt polityczny. Jednak. Tak. Oburzające, ale Oburzające. Hmm. Należy powiedzieć, że to jest wadliwe. Te wszystkie nie, w prawie karnym. Istnieje taka uwaga, to jest reguła, to nie jest zasada, to jest reguła, to jest jako delikt, jako czyn karalny, przekroczenie obowiązków i niedopełnienie, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Jak sama określenie wskazuje, to jest bardzo ma nieostre kontury. Otóż muszę powiedzieć oparcie rozliczeń tylko, o taką regułę zawsze będzie budziło wątpliwości. Natomiast jeżeli mamy znów zasadę prawa międzynarodowego, nie stosuje się pushbacków na granicy z uchodźcami, którzy żądają postępowania azylowego, a to już jest zasada bardziej konkretna. Czyli chwytać się konkretów? Chwytać mhm. się konkretów, chwytać się sytuacji. A nie mamić się pozorną łatwością sformułowania zarzutu o przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków. Konkret, konkre to jest wymierne, i ale wtedy już rzeczywiście działać. Ostatnie pytanie: co by pani profesor poradziła ludziom, którzy nie mają na nic wpływu, a muszą żyć w tym wszystkim? Jak oni mają się odnaleźć? Co z Zachowaj ich się przyzwoicie, sam. Zachowaj się przyzwoicie sam. Ja zresztą powiem szczerze, nie, źle się czuję w roli kaznodziei. Nie, nie uważam, żeby była do tego specjalnie powołana, ale i ulgę zawsze przynosi. Mówię o sobie. W takiej sytuacji mówienie, a jednak ja cię widzę. Mhm. Podobno Adam Michnik legitymowany przez SBC zawsze na przystanku autobusowym na przykład stał i krzyczał, Nazywam się Adam Michnik, jestem z opozycji, oni mnie tu legitymują i, i podobno ja, to ja, działało. to wcale, nie głupie. I to wcale to jest, nie głupie. To jest wcale nie głupie, to jest wcale nie głupie. To jest mniej więcej to. Oczywiście formy ekspresji mogą być różne, ale to jest mniej więcej to. Patrzcie, co się tu dzieje. Nie siedzieć cicho. Nie siedzieć cicho. Dziękuję bardzo za rozmowę, pani profesor. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. I dziękuję Państwu, że nas Państwo wysłuchali i do zobaczenia w kolejnej rozmowie.